Cześć kochani, witam was bardzo gorąco w moim kolejnym filmiku. Jak widzicie, dzisiaj znajdujemy się w pięknej scenerii, odrobinę niebezpiecznej, bo latają tu wszędzie komary. Ale chciałam wam dzisiaj zaprezentować, jak zrobić właśnie taką koronę z kwiatów, czy też wianek z kwiatów. Ostatnio na swoim kanale taki filmik zamieściła Dekretka1. Podlinkuję wam go na dole, natomiast ona robiła to troszeczkę inaczej. A ja wam pokażę inny, może łatwiejszy dla niektórych sposób, jak zrobić właśnie taką koronę z kwiatów. Także mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Okej, to by było na tyle, także do roboty! Na przygotowanie takiego wianka z kwiatów będziemy potrzebować oczywiście kwiatów. Także ja tutaj przygotowałam sobie takie sztuczne. Możecie dostać je w każdym praktycznie sklepie typu wszystko po 5 zł czy coś takiego. W jakichś takich małych sklepikach, możecie też spróbować w Castoramie czy na jakichś bazarach. No nie wiem, na pewno poradzić sobie ze znalezieniem tych kwiatów, bo teraz nie jest to zbyt trudne. Moje akurat kosztowały 7,30, ale naprawdę jak ja szukałam kwiatów, to było ich tam naprawdę mnóstwo. W różnych kolorach, w różnych rodzajach, także na pewno nie będziecie mieć problemów. Ja akurat wybrałam sobie dwa takie bukiety róż, różowe i żółte, tak żeby one po prostu fajnie mi tutaj ze sobą kontrastowały i utworzyły bardzo ładny wianek. Także to są kwiaty, które ja wybrałam. Do tego będziecie potrzebować jedynie zwykłych nożyczek, na pewno macie je w domu i opcjonalnie możecie kupić sobie taki drucik. Mój jest akurat kupiony w Passementeri, jest taki jak widzicie zielony. On jest delikatnie taki utwardzany, to jest taka jakby żyłka po prostu. Także możecie sobie fajnie te kwiatuszki razem połączyć. Natomiast mnie się wydaje, że tego nie będę potrzebować. Aczkolwiek możecie po prostu sobie bardziej ustabilizować ten wianek właśnie takim drucikiem. Tak jak mówiłam, możecie go dostać w Passementeri. Ja go akurat kupiłam w takiej miejskiej Passementeri za, on był za 2,50 za metr, także naprawdę to nie jest duży wydatek, a jeżeli wam zostanie, to możecie użyć go do jakiegoś stroika czy do czegoś takiego. Także opcjonalnie drucik, ale tak jak mówię, najlepiej myślę kupić po prostu od razu kwiaty, które są od razu na druciku, po prostu będzie wam łatwiej je ze sobą połączyć i nie będziecie musieli bawić się w druciki. Także to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, których potrzebujecie, więc zabieramy się do roboty. Okej, ja już swoje kwiatki odcięłam. Taka mała rada co do cięcia. Jeżeli nie jesteście zbyt silnymi osobami, poproście o pomoc kogoś starszego, czy to tatę, czy brata, czy kogoś, kto po prostu ma więcej siły w rękach. Ja się trochę natrudziłam z odcinaniem tego, bo ten drut nie okazał się taki cieniutki, jak myślałam. Ale jednak dałam radę, także jak widzicie, jak się chce, to się da. Przygotowałam 6 kwiatów różowych i 6 białych i mam nadzieję, że to na razie mi wystarczy. Jeżeli nie, to docnę ich więcej. Teraz co? Zabieramy się po prostu za zaplatanie. Jak widzicie, moje kwiaty mają dołączoną jeszcze taką zieloną ozdobę i listki. Natomiast te listki bardzo mi się nie podobają, także z każdego kwiatuszka je ściągnę i wyrzucę i zostawię samą tą ozdobę, dzięki czemu ten kwiat nie będzie taki bardzo pusty, tylko po prostu będzie wyglądał ciekawie i będzie to całkiem fajnie kontrastowało z kwiatami. Okej, ja już swoje listki pościągałam i teraz zabieramy się za robienie naszego wianka, czyli po prostu zaplecenie ze sobą kwiatów. Ja to robię na przemian, zaczynam od najdłuższego i po prostu wplatam później nowe kwiatuszki i robię to właśnie w ten sposób i myślę, że to jest całkiem niezły sposób. Na początku robię taką długą linę, a dopiero później zaplecę to w koło, także naprawdę nie jest to nic skomplikowanego, myślę, że każdy z was sobie poradzi. Możecie to zrobić inaczej, tak jak się robi prawdziwe wianki, ja nie do końca wiem, jak się je robi, więc po prostu robię to tak, jak umiem. I to by było na tyle, naprawdę przyjdę do was z efektem końcowym i pokażę wam, jak mi to wszystko
wyszło, a tymczasem zabieram się za zaplatanie. Ok, i tak właśnie wygląda mój gotowy wianek. Jeżeli chcecie, możecie opcjonalnie dodać tutaj jakąś wstążkę, żeby zakryć ten drucik. Ja chyba tak właśnie zrobię, tylko muszę poszukać jakiejś ładnej wstążki. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że ta instrukcja okazała się prosta. Tak wygląda mój wianek. Jeszcze sobie troszeczkę poodginam te kwiaty, żeby były bardziej dopracowane, ale mniej więcej to będzie coś takiego. Nie dodawałam tutaj na tył, ponieważ no nie chciałam, a wydaje mi się, że tak tylko z przodu będzie wyglądać zdecydowanie bardziej fajnie i delikatnie i nie będzie taki bardzo ciężki, że tak powiem. Także to by było na tyle. Tak właśnie wygląda gotowy wianek. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Ok, także mam nadzieję, że ten tutorial Wam się spodobał. Jak widzicie, nie jest to trudne i mam nadzieję, że każda z Was tego lata będzie nosić taki piękny wianek z kwiatów na głowie. Także to by było na tyle. Ja się zmiatam, ja się stąd zmywam. Pogryzą nas komary, także to by było na tyle. Pa!